Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Jesteśmy dzisiaj w górach. Przyjechałem tutaj z prostym planem. Wydawało mi się, że jest prosty, ale teraz jak o tym myślę, jest chyba trochę trudniejszy do zrealizowania. Chciałem sfotografować dzięcioła trójpalczastego. Tego gatunku szukałem już od paru lat. Nigdy nie udało mi się go jeszcze sfotografować. Dzięcioł trójpalczasty jest o tyle ciężki do fotografowania, że jest bardzo cichy, tak jak możecie niekiedy usłyszeć czy zauważyć dzięcioły, które bębnią o drzewo, jak stukają gdzieś tam, szukają pożywienia, żerują. Jeszcze inne, na przykład zielony, dzięcioł zielony na ogrodach, na działkach, nawet w lasach, na łąkach bardzo często po prostu się drze tak głośno, że go słychać. Wystarczy obrócić głowę w tamtym kierunku i patrzymy, o, jest dzięcioł. Zupełnie inaczej jest w przypadku dzięcioła trójpalczastego, nie dość, że jest bardzo rzadki. W moim mniemaniu bardzo, bardzo rzadki naprawdę. Bardzo mało osób go w ogóle widziało, a zrobić dobre zdjęcie to w ogóle wyczyn. To oprócz tego, że jest właśnie rzadki, to jeszcze przesiaduje w bardzo niskich partiach drzew, praktycznie przy samej ziemi. I przez to, że przebywa właśnie tak nisko, to ciężko, bardzo ciężko go zauważyć. No, ja wiem, że on tutaj jest, dlatego że na Facebooku, na różnych grupach ludzie meldowali jego obecność tutaj. Ja też widziałem wiele zdjęć z tej okolicy. Nie mam raczej w zwyczaju pisać do ludzi, kusiło, bardzo kusiło, ale nie mam w zwyczaju pisać do ludzi i pytać, gdzie zrobili to zdjęcie, gdzie go sfotografowali i tak dalej. Czasami tak robię, ale nawet wtedy bardzo często dostaję takie tylko ogólne wskazówki, że o, w okolicach tego, albo o, w okolicach tego. No a zwierzęta mają to do siebie, że żerują na dosyć dużym obszarze i nawet jak mam jakieś mniej więcej takie ogólne wskazówki co do lokalizacji takiego gatunku, który sobie zaplanowałem, no to później jeszcze trzeba go znaleźć. No i do brzegu nie znalazłem go i wątpię, że go dzisiaj znajdę. Będę tutaj oczywiście wracał i mam nadzieję, że uda mi się kiedyś sfotografować dzięcioła trójpalczastego, bo jest to bardzo fajny gatunek do fotografowania. No więc w związku z tym, że dzięcioła dzisiaj Wam nie będę mógł pokazać, to opowiem Wam troszeczkę o tym, co myślę na temat fotografowania z podchodu i fotografowania z zasiadki. Jakie są różnice między tymi typami fotografii? Jakie zdjęcia można uzyskać, korzystając z jednego i drugiego sposobu i który ja preferuję? Więc zacząć należy od tego, że każda osoba, którą znam, która chociaż umoczyła mały palec u stopy w fotografii przyrodniczej, zaczynała od fotografii z podchodu. Nie znam nikogo, kto wziął do ręki super teleobiektyw i stwierdził, ok, ja teraz będę leżał i czekał, aż coś mi podejdzie pod ten obiektyw. Jeżeli ktoś tak zrobił, no to gratulacje, bo uważam, że to wymaga bardzo dużej cierpliwości, samozaparcia i wiary w to, co ktoś nam mówi. Bo ja pamiętam, jak ja zaczynałem z fotografią przyrodniczą, wszyscy dookoła robiący fajne zdjęcia, które mi się podobały, wszyscy, na których patrzyłem i do których się pozycjonowałem, jeżeli chodzi o to, co ja chciałbym w przyszłości osiągnąć, robili zdjęcia właśnie z zasiadki. I teraz widzę, że ma to jak najbardziej sens, dlatego że wtedy te zdjęcia mogą być po prostu bardziej przemyślane, zwierzęta mamy bliżej, jest więcej szczegółów, więcej ostrości, nie musimy tak bardzo kropować. Generalnie moim zdaniem dużo lepsze zdjęcia wychodzą fotografując zasiadki. Natomiast ma to pewien minus, dlatego że biorąc taki aparat z takim obiektywem do ręki pierwszy raz, no jest taka pokusa oczywiście, żeby ruszyć tyłek, wyjść i zacząć fotografować to, co nam się nawinie, tak? Ja zaczynałem od jakichś małych ptaków, które taki bardziej pospolitych, jakieś kosy, wróble, potrzosy i inne tego typu drobnice, które można było spotkać wszędzie na łąkach, po prostu wychodziło się gdzieś z dala od miasta i robiło się zdjęcia. I teraz patrząc z perspektywy, to nie był taki zły pomysł całkowicie, dlatego że ja w ten sposób nauczyłem się nie dość, że obsługi i możliwości tego obiektywu. No bo przecież leżąc robimy zazwyczaj dużo mniej zdjęć, więcej czasu poświęcamy na to, żeby się zakamuflować, żeby wiemy przede wszystkim, po co przychodzimy, tak? Mamy gatunek i go fotografujemy. Do tego też trzeba dojść. Na początku, wychodząc z założenia, że chcemy się nauczyć takiej fotografii, że chcemy poznać sprzęt,
no to lepiej jest jednak wyjść i potrzaskać zdjęcia, nawet jeżeli one jakościowo nie będą jakieś super, jeżeli będziemy mieli nasz obiekt troszeczkę mniejszy, jeżeli trzeba będzie trochę dokropować, to warto mimo wszystko wyjść i z podchodu porobić parę zdjęć, żeby przede wszystkim poznać możliwości swojego sprzętu, żeby zobaczyć też, jak fotografia przyrodnicza wygląda technicznie. Więc jakby to są dwa całkowicie różne podejścia. I moim zdaniem takie płynne przejście od fotografowania tylko i wyłącznie z podchodu do takiego płynnego przejścia do fotografii z zasiadki, z czatowni, spod siatki, to jest taka naturalna droga, którą wydaje mi się warto przejść. I mam wrażenie, że właśnie w ten sposób to wygląda dla większości osób, które fotografują zwierzęta. Chodzi o to, że na początku oswajamy się ze sprzętem, żeby docelowo wiedzieć już, co robimy i jak robimy. Więc nie ma oczywiście nic złego w tym, że będziemy chodzić sobie z aparatem i strzelać zdjęcia losowo napotkanym zwierzętom. Natomiast to właśnie pozostaje tylko i wyłącznie losowe, tak? To jest w rękach przypadku, co znajdziemy. Ja tutaj troszeczkę oczywiście generalizuję, ale wydaje mi się, że taka właśnie droga od fotografii z ręki do przemyślanych zdjęć spod siatki czy z jakiejś czatowni, to jest właśnie taka droga, jaką większość osób przechodzi, mając na uwadze rozwój jako fotografa, polepszenie jakości swoich własnych zdjęć. Uważam, że jakby końcowym celem, czy takim końcowym punktem tej podróży w nauce fotografowania jest to, że fotografujemy w bardzo przemyślany, bardzo metodyczny sposób i do każdego wyjścia w teren odpowiednio się przygotowujemy. Tak? To jest totalnie w kontraście, w opozycji do tego, o czym mówiłem na początku, czyli do fotografowania z podchodu po prostu. Fotografując z podchodu, no raczej zdajemy się mocno na losowość. Oczywiście w fotografii przyrodniczej nie ma czegoś takiego jak w 100% możliwość przewidzenia wszystkiego, co może się wydarzyć. Nawet jeżeli my sobie zaplanujemy jakąś zasiadkę, położymy się, wyczekamy, przyjdziemy o odpowiedniej porze, ułożymy się w odpowiednim kierunku, wybierzemy sobie tło, na jakim będziemy fotografować, poczekamy na to zwierzę, aż podejdzie. No to nie ma gwarancji przecież, że ono podejdzie, prawda? Ale jednak jest to dużo bardziej przemyślane niż takie fotografowanie z podchodu. I na przykład teraz, chodząc za tym dzięciołem, tak, na tym przykładzie dzięcioła, którego nie znalazłem, ja powinienem tutaj przyjechać i najlepiej w ogóle bez aparatu przejść się na spokojnie z lornetką, posłuchać, pooglądać, porozglądać się za miejscami, gdzie ten dzięcioł może przesiadywać i dopiero jak go znajdę, powinienem tutaj wrócić z aparatem, wiedząc już, gdzie go szukać. Wybrać sobie odpowiednią godzinę, położyć się, wybrać właśnie tło, wybrać fajną pogodę i zaczekać na to zwierzę. Natomiast z podchodu, nawet jakbym go dzisiaj spotkał, to ja mu prawdopodobnie nie zrobię dobrych zdjęć, tak? Bo nie jestem przygotowany, nie mam siatki, on przede mną ucieknie, nie podejdę go tak blisko, jakbym chciał, więc no, może być generalnie ciężko. I to jest fotografia właśnie z podchodu, to są jej minusy. Fotografia z zasiadki ma to do siebie, że wymaga też dużo więcej czasu na przygotowania, bo żeby dobrze się ustawić w jednym miejscu, tak? No to trzeba najpierw zorientować się w terenie. A to wymaga czasu i nierzadko nawet paru dni przygotowań. Ja w ogóle uważam, że same przygotowania, sama miejscówka, znalezienie dobrej miejscówki to jest klucz do sukcesu. I ja nie potrafię na to poświęcić dużo czasu, bo ja jestem bardzo niecierpliwy. Mogę przyjechać gdzieś jeden raz, znaleźć dobre miejsce i zrobić tam zasiadkę. Ale idealnym rozwiązaniem byłoby szukanie takiej fajnej, dobrej miejscówki, tak jak to niektórzy robią przez parę dni, czy nawet tygodni. No niestety nie każdy ma taką cierpliwość, może do tego też dojdę, ale na razie jestem na etapie, gdzie na sam zwiad terenu, na sam rekonesans jestem w stanie poświęcić maksymalnie jeden dzień. Chociaż zdarzało się, że byłem mocniej zdeterminowany, jak tak teraz myślę. I na przykład ślepowronów szukałem, przyjeżdżając po kilkaset kilometrów przez parę miesięcy. Tak nieregularnie, ale zdarzało się tak faktycznie. Za ślepowronami jeździłem troszeczkę dłużej, a i tak skończyło się na tym, że miejscówkę dobrą pokazał mi po prostu kolega. Więc miejscówka jest kluczem. Miejscówka jest kluczem do udanych zdjęć.
I teraz zamykając temat tego, czy lepiej fotografować z podchodu czy z zasiadki. Ja uważam, że moje zdjęcia są lepsze w momencie, kiedy są bardziej przemyślane, kiedy siedzę w miejscu i kiedy to zwierzę podchodzi do mnie. I wiele osób, zawodowych fotografów przyrody, powie Wam dokładnie to samo, że to zwierzę ma podejść do Was, a nie odwrotnie. I ja się z tym zgadzam, bo widzę, że to po prostu działa. Natomiast jest to naturalna kolej rzeczy, że kupując aparat chcemy fotografować, chcemy wyjść w teren i wtedy nikt nie myśli o tym, żeby się zasadzić gdzieś, żeby zaczekać, żeby przykryć się siatką, żeby robić czatownię. Wtedy chcemy po prostu wyjść i korzystać ze sprzętu. Natomiast jeżeli mogę dać komukolwiek jakąś jedną radę, coś co chciałbym, żeby ktoś powiedział mi, kiedy tak często i gęsto fotografowałem z podchodu, im szybciej przejdziecie do tego planowania, do uczenia się nawyków gatunków, do rozpoznawania ich obecności w terenie, do robienia porządnego rekonesansu i do wstawania przede wszystkim rano, jak jeszcze jest ciemno, tym szybciej zobaczycie progres w swoich zdjęciach. U mnie to było po prostu momentalne, to był jak taki strzał. Zapaliła się nad głową taka żarówka, było ok, czemu ja nie robiłem tego wcześniej? Czemu ja biegałem z tym aparatem i liczyłem, że coś tam wpadnie? Oczywiście, że można zrobić super zdjęcia z podchodu. Ja też mam parę fajnych zdjęć z podchodu i na pewno wielu z Was i wielu innych fotografów przyrody również fotografowało z podchodu i mają bardzo fajne zdjęcia, ale szanse na zrobienie takiego zdjęcia, z którego będziecie naprawdę zadowoleni i które będzie ostre, wyraźne i z fajnie rozmytym tłem, są dużo większe, wydaje mi się, fotografując w sposób taki przemyślany. W kolejnych materiałach ja troszeczkę bardziej rozwinę ten temat. Dzisiaj miałem nadzieję nagrać materiał o tym, jak sfotografowałem dzięcioła trójpalczastego. Mam nadzieję, że taki materiał jeszcze nadejdzie. Ale jest to rzecz, o której warto mówić i którą warto świeżym fotografom przyrody uzmysławiać, że im szybciej zaczniemy cierpliwiej podchodzić do tej fotografii, bardziej metodycznie, tym szybciej zobaczymy progres i tym szybciej uzyskamy efekty, do jakich po prostu dążymy. Zdjęcia, które widzicie z poziomu oczu ptaka gdzieś przy ziemi, z pięknie rozmytym tłem, czyste, idealne, tak zwane atlasówki, z reguły to nie są zdjęcia robione z podchodu, tylko to są zdjęcia robione w bardzo przemyślany i metodyczny sposób. Także warto o tym pomyśleć, jest to coś, nad czym warto się zastanowić. Mam nadzieję, że ugryzłem tutaj troszeczkę tematu, o którym kiedyś będę mógł porozmawiać troszeczkę szerzej. Powiem o tym, w jaki sposób fotografować z podchodu, a w jaki dokładnie ustawić się, żeby fotografować z zasiadki. A na dzień dzisiejszy zostawiam Was jeszcze ze zdjęciem, które zrobiłem idąc tutaj, które zrobiłem po drodze. Jest to zdjęcie wodospadu, który w tych fajnych jesiennych warunkach dzisiejszych wygląda naprawdę super. Więc nie ma dzisiaj dzięcioła, na pocieszenie zdjęcie wodospadu. Jeżeli taki format to moje 10-minutowe gadanie się Wam podoba, to zostawcie coś po sobie, jakąś łapkę w górę, komentarz, może suba. I widzimy się, słyszymy już w następnym odcinku. Dzięki, hej!